Bardzo serdecznie Państwa witam, dziękuję. Długi dżingiel, brawka dłuższe. Już myślałem, że mnie nie zapowiedzą. Kochani, ponieważ te brawka tak wybrzmiały, chciałem Was po prostu tak załatwić. Ponieważ każdy dzień bez podlizywania się uważam za dzień stracony, oficjalnie witam największą śmietanę tubylców i turystów z Polski, którą stać na wielodniowy wypoczynek w Trójmieście. Tak Was załatwiłem, cwaniaki. To są brawka? Te brawa mi proszę nagrać do Krakowa. Proszę Państwa, nie chcę politykować, ale Wam muszę to powiedzieć. Czy Wy wiecie, że ja dzisiaj z Krakowa do Pruszcza jechałem tyle, co z Pruszcza tu? To jest po prostu nieprawdopodobne. Jeszcze podali, że będzie lało, że Bałtyk jest blue. A, ten miejscowy jakiś zły. Już pojadą do domu turyści, pojadą, się spakują. Mój sąsiad wybierał się tu 3 tygodnie. Jak się tłukł drzwiami, co myślę, musimy go zapytać, cała ulica, dokąd jedzie, bo Franca będzie cały czas trzaskał. Dokąd? Sopot! Pierwsza w życiu! To był czerwiec, wrócił sam na drugi dzień. To nie ma miejsca w hotelach? Nie, wróciłem po narty, czopki i puchówki. A jaka jest woda w Bałtyku? Do drinków! Więc kochani, proszę Was, podziękujcie niebiosom. Jezu kochany, czy Wy sobie wyobrażacie, że teraz jest 29? Najcieplejsza noc w historii. Ja mam 60 parę lat w życiu takiej nocy. Nie widziałem. 4 panie od makijażu. Co 3 minuty. Szanowni Państwo, ponieważ dzisiaj jest wieczór i noc wspomnień, to pozwolę sobie, kochani, sięgnąć pamięcią do jubileuszu Solidarności. Czy Wy sobie wyobrażacie, że zaprosili tu na to cudowne, fantastyczne, najcudowniejsze na całym świecie miejsce, zaprosili Kylie Minogue? Miejscowych to nie zszokowałem. Wyobrażacie sobie Australijkę na takie święto? Jeszcze nigdy nie zaglądam popularniejszym koleżankom do kieszeni. $1 million. Wyobrażacie sobie, za $1 million to polscy artyści występowaliby do dziś? 60 parę osób. I jeszcze Wam przypomnę. Wieczór wspomnień, to Wam powiem. Wyobrażacie sobie, zaśpiewała 5 piosenek, 1 bisik. Helikopter, samolot, różnica czasu, jeszcze wylądowała w Los Angeles po południu. Czy Wy sobie wyobrażacie na leżaczku Madonna, a tu Kylie z Polski z walizeczką? I Madonna, Kylie, where from? Poland, Danzig. How much? $1 million. When? No, now. What? Solidarity. $1 million, Madonna. Solidarity. Ty, Kylie, a nie ma jeszcze jakiegoś święta w Polsce? Jest, Matki Boskiej Zielnej. No brawa, śmiało, bo się podusicie, jest potrzebne Wam to. No. Sopociuniek, Gdańszy Julek, Gdyniuniusz, turyści, śmietana. Słuchajcie, czy Wy sobie wyobrażacie, że mój sąsiad pożalił się, że go dzisiaj o 4 rano obudzili Indianie? Wiecie, sprawdził, wiecie, co to było? Wbijanie wiatrołapów. Jeśli w ośrodku czasowym jest 40 osób, to jest 40 tych... Kojarzysz czy nie? Czy nie udawaj, że nie używać? Płótno różnokolorowe z kijaszkami. I każdemu przysługuje jeden, to podpieprzają chyba innym, czy co. Bierze 8, grodzi, robi se kort tenisowy na plaży. Tu oczywiście nie ma 500+, to nikt nie wie, jak to wygląda. Proszę Państwa, chciałbym powiedzieć z pełnym szacunkiem z głębi serca. Trójmiasto,
środek. Kochani, czy wy sobie wyobrażacie, że tutaj rany boskie po raz kolejny przy trzech krzyżach były uroczystości trzy, każda inna? Nie chcę politykować, bo po prostu jest piękny wieczór wspomnień. Pisiory, jak zawsze, na 6 rano. No czekajcie, bo na Platformę będzie też. Jezu, sama Platforma na widoku. No jak tu być obiektywnym? No, jeden krzyczy, Konfederacja w masce. Jedyny z Konfederacji w masce. Tam już każdy zapłacił po 20 tysięcy kary, a nie uwierzę. Więc kochani, wyobrażacie sobie, że pisiory gnają zawsze na 6, platformiarze na sumę i jeszcze żeby się nie spotkali i to się czołgają pod dźwigami. A niedobitki zawsze idą pod trzy krzyże na nieszpory na 4 po południu. I teraz, kochani, bez podlizywania się, muszę wam to powiedzieć z szacunkiem i z godnością, bez żadnych podtekstów kabaretowych. Trzy krzyże to jest taka po prostu sytuacja i takie miejsce, że tam trzeba będzie pójść jeszcze 5 milionów razy. Ale problem jest taki, że kamery ze świata to latanie nagrywają. I co roku puszczają w swoich telewizorach. I co roku cały świat się zastanawia, kto to w Polsce wtedy się bił, z kim i o której godzinie. Teraz brawa śmiało. Sir. Thank you, Iron. Czekajcie, czekajcie. No przecież tu Franca normalnie nagrywa telefonik. Żebyś jeszcze miał 15 lat, jak chłopaki z grupa Mozarta. Ale około 50 facet, jak Dzidziuś. To jest impreza, która będzie trwała do rana. W Krakowie się mówi, uświrknie ci ta ręka. No zwariowałeś po prostu. Niby wolny kraj, niby wszystko wolno mówić, a ktoś zawsze na dyżurze. Tu Wisła, tu Wisła. Szczęśliwe rygory. Słuchajcie, nie chcę was podpuszczać, ale już będziecie wiedzieli, kto i gdzie dorabia. Kurczę, byku cię wyłowiłem. No schował, no cud. Powiedz mi, a nie można było zostawić telefonu w domu? Pa telefonku, pa telefonu. Pan idzie do TVN-u, pa telefonu. No. Śmiejecie się, niektórzy jeszcze kładą, jak wychodzi z domu, to kładą na poduszce haftowane. Pa telefonku, pa, pan wróci, pa. Słuchajcie, tu jest przekrój społeczeństwa od dzieci. Też dzieci zabrać na kabareton na noc? Co to ja jestem? Pokemony? Od dzieci przez młodzież, przez dojrzałą część widowni. Powiedzcie mi, czy spodziewaliście się, że cały świat po prostu opęta komura? To jest nie, i to nie w Polsce. Cały świat idzie. Zawsze, żeby ludzie widzieli. Wraca. Ale to idzie spokojny, nerwowy. Bardzo nerwowy. Ja to nazywam nagryza. Teraz uwaga, w przypadku nowych telefonów, nabrewiasz. I panie ubem, bo burmistrz miasteczka nie naniósł w aplikacji Danger, uwaga, dziura walniesz ubem, coś takiego. Kmiejcie się, wiecie jaki jest kult, musicie to wiedzieć, jaki jest kult komóry, frontbooków, Instagramów. I ta ufność, wszystko, co przeczyta, wszystko, co wyśledzi. Mój kolega, jak się zaśmiejecie, wszyscy wychodzą na 2 minuty kary, jak w hokeju. Mój kolega wjechał w Jezioro Solińskie samochodem, bo mu nawigacja nie powiedziała, zawróć, jeśli to możliwe. Aż wyobrażacie sobie, że ja wbiłem,
Moniuszki, ale nie wiedziałem, że 12. Jeszcze mi dali wjazdówkę bez prawa zaparkowania. No to krążyłem tak. Myślałem mi się, Matko Boska, jeszcze ludzie pomyślą, jeszcze nie wystąpił, się kreuje po lesie. Ale wiecie dlaczego? Bo nawigacja mi mówiła, zawróć, jeśli to możliwe. Zawróć, jeśli to możliwe. Myślałem się, jak się zawróć? A wy? A Harasimowicz, reżyserka? A honorarium? I spotkałem faceta jakieś 2 kilometry niżej i studiu, gdzie jest Opera Leśna? A on tak spojrzał i, panie, wielki świat się dzisiaj bawi. No, ale wam teraz dałem wadelinkę. Nie mi sobie, mistrzuniu, że o tobie zapomniałem. Po prostu obsession. Wyobrażacie sobie, że jak już tam skręcałem, tak mi szedł facet pod koła, tak. Pod auto, tu, spójrz, tu. Od razu wiedziałem, że SMS-ik do dziewczyny. Kocham cię i nie wiem, kiedy cię zobaczę. A ja sobie pomyślałem, że jak tak będziesz szedł, to może nawet nigdy. Ale to pan mi podpowiedział, jesteś jeszcze odważniejszy niż ja, kurczę byku. Ale wyobraźcie sobie 4 dziewczyny tydzień temu w Galerii Krakowskiej, 16 lat. Nie rozmawiają z sobą, tylko każda. Jeszcze dzióbki. I pokazywanie sobie tam któraś. Jezu, kto to? A właścicielka telefonu. Jezu, ja. I już aplikacja Ariana Grande. A teraz? A teraz spoko. A po prostu nie do pomyślenia. Dziewczyna siedzi z chłopakiem na meczu. Ten tu przygryza palce, a ta... Co ty robisz? No sprawdzam wynik. A to mój sąsiad, słuchajcie, mój sąsiad jest w pana stylu. Przyproszony, 5. rząd. Tylko jest starszy od pana o 20 lat, bo ma 8 dych. Słuchajcie, niby kobiety są łasne na komplementy. Tu Franca wiem, że ma więcej, ale... Aż małżonka go... Oszuście ty, faniaczku. Mój sąsiad mówi, ja zgupiłem, po krakowsku, ja zgupiłem nie młodzież na punkcie komóry. Muszę mieć telefon. Cały dzień muszę go czuć, że ma. Tydzień temu jechał do Sącza. Sąsiad mówi, w Limanowym się zorientował, że nie wziąłem telefonu. No to dramat. Nie. Wróciłem po telefon i pojechałem jeszcze raz. To sobie wyobrażacie, co telefony z nami. Jak się nazywa malownicza miejscowość za Pruszczem? Wejherowo. To już wiemy, jest pielgrzymeczka z Wejherowa. Taka 8 osób żuk. Jeszcze lokowanie produktów w takim programie. To słuchajcie, Wejherowiulek. Przystanek autobusowy niebieski, 8 osób czeka. 2 dziadusiów ze słuchawkami, 2 ryczące 40, czyli takie około 50. I młodzież. I teraz uważajcie, Wejherowo i każdy Google, o której przyjedzie autobus. I cieszę się, że ryknęliście śmiechem, bo myślałem, że ja mam tylko jakieś tam zawodowe skręcenie, że wszystko musi śmieszne być. No powiedzcie sami, Wejherowie googlać? Każdy Wejherowie wie, jak przyjedzie, to będzie. To jest proste. A nie. I teraz słuchajcie, przyjeżdża wejherowski kozak 164, parkowanie, zobaczył 8 osób, 3 drzwi otwartych, a tu nikt nie wsiada. No to kierowca wyjął papieroska, to se za pole. I kurwa, jak nikt nie wsiądzie, to po prostu dojdę do napisu i zgaszę i nie będę z siebie głupka robił. I tak zrobił. Nikt nie wsiada, no to zamknął. Pojechał. A dziadziuś po 3 minutach, proszę państwa, nie chce nic mówić. Był już. To jest ten kult. Ale słuchajcie, bo jest dużo młodzieży. Słyszeliście, jak poszedłem w autobusach. Bo każdy kierowca chce być takim kozakiem, jak kierowcy w Warszawie.
Wszystkie autobusy w Warszawie ma Niemiec. No to muszą pracować 4 doby pod rząd. No to... Cicho, tu mała mówi katarek. Tak! Jest tak dobrze, że nie wie. Tak! No żeby wytrzymać 4 doby, no to katarek. I nie chcę was podpuszczać, ale oni jak się zakatarzą, no to dlatego im przychodzą takie głupie pomysły do głowy, kto autobusem przeskoczy z wiaduktu na wiadukt. Kto na dół pójdzie 10 metrów i se nic nie zrobi. No to se. Takie konkursiki. Ale chciałem młodzieży tu przyszpanować o wejherowskim samochodziarzu, że jest taki stand-up, poszedłem. Całe życie to był monolog. 38, 35, 40, 100 lat TVN. Monolog, wychodził artysta i mówił. Idole, Gołas, Michnikowski. No, proszę. Gołas, Michnikowski. No. Monologos. Jeden mówi. Jeden mówi. A teraz to się nazywa stand-up. Latanie, bo jeszcze wypieprzyli pana Marcinka z Krakowa ze stand-upu młodzi. No. To są dwa warunki, że trzeba występować samemu. Nie było was na świecie w większości, jak Wójciu miał monolog 40-minutowy o walce Andrew, która trwała 90 sekund. Chłopcy, musicie sobie wygooglać, bo jesteście za młodzi. Nie kochać was to grzech. Nie kochać was to przestępstwo. Więc odpada, że sam... Pan Marcinek, a drugi, że nie klnie. To wam powiem, że nawet się czuję wyróżniony, ponieważ nigdy w życiu, co pociulek, Gdańsku Niuniuś. Gdyniuniek, Wejherowiulek. Przysięgam wam, podczas występów na scenie, 43 lata zawodowo, nigdy w życiu nie zakląłem. Koniec. Przepraszam, chłopaki! Przepraszam! Przepraszam, jak piękny dżingiel zmasakrowałem. Bo mnie prosiła pani Becia, reżyserka, fantastyczna, żeby na pożegnanie powiedzieć państwu, kiedy będzie lepiej. No, ta cisza, jestem zachwycony wami. Bo ja sobie pomyślałem, czemu mnie to każesz mówić? Sama powiedz. Mój sąsiad mówi, skąd pan będzie wiedział, kiedy będzie lepiej? Co pan jest? Enerbioterpeuta? Więc śmietana, giganci, King Kong i szpanerzy. Ponieważ nie wiem, kiedy będzie lepiej, to wam na pożegnanie chcę powiedzieć, żebyście się pomodlili, żeby się nie okazało, że lepiej to już było. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Nie zapomnę was nigdy. Dziękuję bardzo. Wiecie, że to jest nie do kupienia. Wiecie, że to jest nie do wyreżyserowania. Na szczęście jestem dojrzałym facetem, bo bym oszalał. Oczywiście, że będzie bis. Oczywiście. Ale słuchajcie. Słuchajcie, kochani, dziękuję wam. Proszę państwa, chcę wyróżnić Roberta i Kasię. Przeszliśmy na ty dzisiaj. No, zaproponowałem jako starszy. Słuchajcie, to jest niewiarygodne, że kabareciarz kończy swój występ i dwójka kabareciarzy nie wpada tu i powinni tak mnie zasłonić. No, dzięki, no, dzięki, no, dzięki. Motyka mi tam pokazywał coś takiego. Teraz nie wiem z jego perspektywy, czy to jest, że... Czy że... Ale ponieważ ich nie ma, to sobie sam zdecyduję. Kochani, na Bisiorka, kapela z Nowego Targu, popękany Kieszmec! Witajcie!
Witajcie, rekiny, giganciory, specjalnie dla was na Bisiorka będzie góralsko, tatrzańsko, jamajsko, trójmiejskie, reggae, polityczne o nadziei. I pamiętajcie, żeby się nie dawać, może jeszcze kiedyś będzie lepiej, jeszcze kiedyś. Całe życie godą. Co wyprawiają te pierony jasne, żeby nie było ino na pisiorów. Warszawa będzie po której stronie, jak się stoi gębą do was? Nie będzie. Jeśli tam, no to wy z tego sektora, jak będę pokazywał, musicie się schylić, żeby nie było na was. Pierony jasne za nasze pieniądze. Jeden na drugiego zganio, ten się obraził na tego. Ten z tamtym się nie przeprosił. Ten chciał przeprosić tego, ten za granicę uciekł. Te spały oba na styropianie. Ten se ułomał pół śpitu, tamta śpi na kocu. Ten znalazł trzy tecki na tego, tamten na tamtą półtory strony. Ten już swoją teckę spolił. Ten godoze, ten zrujnował Polskę, tamten godoze za stoł zrujnowano. A ten godoze dopiero zrujnuje. Cię jasny pier. To cię jasny pier. Co pociulegam o Perunie Gryśniuniek. Refrenik everybody razem. Mistrzowie, to wy to się uczycie w 3 sekundy, 5000 nut. Z góry lepiej syćko widać. A jak zejdzie z Giewontu lawina, obocysz ważny panocku. No i ponieważ Polska jest poprzecinana zardzewiałą szablą 30, 25, 11, ci co chcą wygrać w 2050, teraz już 6. Razem, osobno, nowocześni, to wy, jak będzie obocy z ważny panocku, to se podkładacie swojego panocka. Za którym, delikatnie mówiąc, nie przepadacie. Nikt jej nie zatrzyma. Ready? Jak tak dali w tej Warszawie będą robić co chcą, jak się wkurzymy, to się nie domy, hej! Teraz się odezwa staro, mądro Polska. Życzę wam ino zdrowia, resztę jak zawsze kombinujcie se tam. Grać niech Führer leci. Choć mówią, że lepiej nie będzie, choć mówią, że lepiej już było, to wiem, że jeszcze ostała jedynie wielko miło. I musisz, panocku, to wiedzieć i wejść se do serca głęboko, że braknie miejsca do ciebie, jak Polska długo, szeroko. Z góry lepiej wszystko widać, a jak zejdzie z Giewontu lawina, o Boże, z własnym panocku nikt to jej nie zatrzyma razem. Z góry lepiej wszystko widać, a jak zejdzie z Giewontu lawina, o Boże, z ważnym panocku niech to jej nie zatrzyma. Razem! Tak się ludzie bawią. Za swoje. I nie śmij się z nos, że my kupię, że my nie dzisiejsze Polaki, wy tego nie zrozumicie, a my ostaniemy takie. Musicie, panocki, to wiedzieć, że nawet jak halny wieje, my jeszcze mamy wiarę, my jeszcze mamy nadzieję. Z góry lepiej wszystko widać, a jak zejdzie z Giewontu lawina, o Boże, z ważny panocku nikt to jej nie zatrzyma. Razem! Z góry lepiej wszystko widać, a jak zejdzie z Giewontu lawina, o Boże, z ważny panocku
i kto jej nie zatrzyma. Reggae! Nie szanować takich ludzi, przestępstwo, 2 lata zawieszenia. Ha! Z góry lepiej wszystko widać, a jak przejdzie z niebą tu lawina. O Boże, z ważny panocku, nikt to jej nie zatrzyma. Ostatni raz. Z góry lepiej wszystko widać, a jak przejdzie z niebą tu lawina. O Boże, z ważny panocku, nikt to jej nie zatrzyma. Hej! Dobrej nocy! Nie zapomnę państwa nigdy. Marcin Daniec. Udają, że można. To jest pierwsza impreza w moim życiu, gdzie nie gnamy do nikąd. Kochani, państwo są tak genialną widownią. Słuchałem państwa podczas pierwszej części. Chcę wam powiedzieć, że mój sąsiad pożalił mi się, panie Marcinku, co ja się odzwoniłem do Szkiełka. O Jezus. 15 lat. I nic, i nic. To kto tam dzwoni? A ostatnio, jak mieli jubileusz, zadzwoniłem. Niech będzie uwiel... Bo już się połączyłem. I panie Marcinku, mówię, taki po prostu zdenerwowany, mówię, niech będzie uwielbione mędrca, Szkiełko i oko. A któryś prowadzący mówił, teraz i zawsze. Kochani, ponieważ to jest cudowna impreza, ale też nie możemy udawać, że nie wiemy, co się dzieje, chcę pożegnać się z państwem niepodbijająco, ale państwo zasługują na taki cudowny tekst, Jędrka Sikorowskiego napisał dla mnie specjalnie 35 lat temu, bezczelnie aktualny i będzie jeszcze na nieszczęście aktualny przez 1000 lat. I gdyby panowie mogli tak coś takiego subtelnego zagrać. Potem się rozliczę. Bez próby. Nasze życie. Nasze życie to wielka loteria. Nasze życie pułapek z nas 100. Nasze życie kolorów feria albo statek idący na dno. Nasze życie jest kwaśne jak ocet lub wiśniowej nalewki ma smak. Lecz kochamy dni nasze i noce i dlatego mówimy im tak, bo nam wciąż chce się żyć, spać i kochać. Jeść i pić. Ciągle mało nam, więc się gniewa w niebie Pan, choć zrozumie nas Pan, skoro stworzył ten kran. Nasze życie, sekundy ułamek, ulatuje jak mgiełka z nad łąk. Nasze życie raz jeden nam dane, więc niełatwo wypuśćmy je z rąk. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Jestem dumny, że tu jestem. Marcin Daniec. Marcin Daniec. Mistrz. Marcin Daniec. Cóż powiedzieć w takiej chwili? Marcin Daniec. Już jesteśmy na ty, więc Marcin Daniec. A jeszcze wczoraj pan Marcin Daniec. Dobrze, proszę państwa. Nigdy państwa nie zapomnę. Musicie mi to nagrać. Musicie. Nagrałeś mi to? Marcinie, widzisz to? Naprawdę jestem dumny. Z państwa i z was i troszeczkę z siebie. Marcin Daniec. Dziękujemy mistrzu. Mam pomysł. Proszę usiąść. Nagrałeś mi to? Nagrałeś? Dziękuję wam, kochani.
Mam prośbę głównie do pań, bo panowie wiedzą doskonale, co będzie w listopadzie. A, i teraz mam test. I każda kobieta... A Kosińska. No właśnie, ja... Obniżki będą we wszystkich galeriach. To teraz są. Od 2 listopada. We wszystkich. 70%. Drogie panie, mistrzostwa świata w piłce nożnej. I pamiętajcie, żadnego łażenia po galeriach. Siedzi każda ze swoim juniem. Każda. I nie pytajcie nigdy, którzy nasi. Nie pytajcie, ile trwa mecz. Nie pytajcie, ile trwają rzuty karne. Proszę. Natomiast młody, do wszystkich młodych na twoje uszy. Nigdy, jak siedzisz na meczu, nie mów jej, kup sobie, co chcesz. Bo szmije są tak wytresowane, że ma 10 palców, powiesz, kup, co chcesz, to wróci z 20 reklamówkami. I pamiętajcie, kochani, każda kobieta siedzi przy swoim niuniu. Chodzi o to, że musimy mieć ewentualnie do kogo kląć. Dziękuję. Pamiętajcie, do zobaczenia. Marcin Daniec. Dziękuję bardzo.